Cześć. Kupujesz właśnie nowy, ale używany samochód? Świetnie. Zastanówmy się zatem, kto, jak i dlaczego chcecie dzisiaj oszukać. Siedzę sobie właśnie w swoim nowym daily i trochę stąd ten pomysł na film, który zaraz zobaczycie, bo to jest samochód używany, on ma już 3 lata skończył i następny odcinek będzie właśnie o nim, ale dostaję również od Was wiele zapytań właśnie o zakup używanego samochodu i dlatego chciałbym dzisiaj pogadać o szczególnie jednej rzeczy, która jak wiadomo jest najpopularniejszym oszustwem podczas sprzedaży samochodów używanych, czyli o kręceniu licznika. Odcinek powstał we współpracy z firmą Car Vertical, czyli z partnerem kanału, od którego mam dla Was kilka naprawdę bardzo ciekawych informacji, takich niedostępnych nigdzie indziej, także myślę, że warto poruszyć ten temat i po prostu poszerzyć swoją wiedzę i jakieś tam horyzonty podczas zakupu używki. Także nie przedłużajmy, jedziemy. O tym, że sprzedający kręcą liczniki i o tym, że można się natknąć na taki samochód, wiemy wszyscy. Ale zastanawialiście się kiedyś, czy są jakieś modele, które są na taki zabieg, nazwijmy to tak ładnie, są narażone bardziej? Czy może tak naprawdę każdy samochód jest narażony w takim samym stopniu i tak samo łatwo spotkać, nie wiem, CHR-kę z przekręconym licznikiem, jak i Golfa? I drugie pytanie, czy tak samo narażone na przekręcenie licznika są samochody na przykład roczne i tak samo może 10-letnie? To taka druga zagwozdka. I tu właśnie mam dane od Car Verticala. Otóż, po pierwsze, odnośnie wieku. Najczęściej kręconymi samochodami są samochody w wieku od 5 do 15 lat, czyli tak mniej więcej możemy powiedzieć, że będą to roczniki 2007-2017. Także na te samochody musicie zwrócić szczególną uwagę, jeśli jesteście zainteresowani modelem w tym przedziale wiekowym. I muszę też od razu dodać, że to są dane dotyczące rynku polskiego. To są dane, które powstały na podstawie blisko 1 000 000 raportów zamówionych na portalu Car Vertical przez polskich klientów, czyli dotyczą po prostu naszego rynku. I teraz druga rzecz, taka ciekawsza, która powstała na podstawie tych raportów, to jakie modele narażone są na kręcenie najbardziej, albo może inaczej, jaki procent i w jakich modelach wykryto, że licznik został przekręcony, które zostały, czy miały być kupione w Polsce, więc to są dane bardzo reprezentatywne dla nas. No i ciekawy jestem, czy macie jakieś pomysły. 2 sekundy, zastanówcie się, jakie, nie wiem, powiedzmy 3 modele przychodzą Wam do głowy, które byłyby najczęściej kręcone. Ja powiem szczerze, że nie trafiłem, bo też sobie zrobiłem taki konkurs, nie trafiłem żadnego. Obstawiałem coś typu Golf, Focus, Corolla, a wcale nie. Pierwsze miejsce na liście zajęło Audi A8. I samo w sobie to jest ciekawe, że jest to właśnie ten model, ale moim zdaniem ciekawsze, czy może bardziej przerażające jest to, że problem ten dotyczył niemal 31% sprawdzonych samochodów. 31%. Masakra. Dalej jest niewiele lepiej, bo drugi na liście Touareg może pochwalić się wynikiem na poziomie prawie 26%. Podium zamyka Ford Mustang i tu mamy prawie 25%. Także co czwarty Mustang, jeśli jakiegoś oglądaliście, no to co czwarty miał przekręcony przebieg. Nie brzmi to za dobrze. Zagłębiając się dalej w tą niechlubną listę, zobaczymy, że problem kręconych liczników dotyczy w zasadzie dwóch przypadków. Albo są to samochody drogie, no bo jak widzicie, w większości są to samochody marek premium, albo są to samochody popularne, takie jak Insignia, albo na przykład Passat. Golfa czy Corolli, o których myślałem, które sobie, że tak powiem, strzeliłem w głowie, no akurat tutaj nie ma. Dla mnie to jest zaskoczenie. Teraz pytanie, czemu sprzedawcy ryzykują i decydują się na taki krok, czyli na kręcenie licznika? Odpowiedź wydaje się oczywista. Widzę tutaj takie dwa aspekty. Chcą po prostu sprzedać szybciej i chcą sprzedać drożej. To jest oczywiste. Tylko chciałbym zwrócić uwagę tutaj na takie dwa aspekty. Po pierwsze, w Polsce ja mam wrażenie, że mamy takie przekonanie, że jak samochód ma przejechane 100 tysięcy, to jest jakaś taka magiczna bariera, to on już jest stary. Jak mam przejechane 200 tysięcy, to jest już złomem. To jest oczywiście nieprawda, bo na świecie takie samochody sprzedają się normalnie. U nas ja obserwuję coś takiego, że takie przekonanie mamy.
czym troszkę sami przykładamy się do tego procederu. Oczywiście ja tu nikogo nie tłumaczę, broń Boże, nie zrozumcie mnie w ten sposób, ale jest takie zjawisko. I jeszcze jedna rzecz, którą też można zauważyć od pewnego czasu. Coraz bardziej popularny w Polsce staje się najem. Od czego zależy cena najmu? Między innymi od tego, jakie dystanse pokonujesz. Bo inaczej będzie wyglądała Twoja rata, jak deklarujesz podczas zakupu, że przejedziesz 15 tysięcy rocznie, a inaczej, jak deklarujesz, że przejedziesz 50, bo to może być dwa razy drożej. Więc to jest coraz popularniejsze zjawisko, gdzie, że tak powiem, na koniec roku, no jednak właściciele czy najemcy decydują się ten licznik cofnąć po to, żeby zmieścić się w swoim zadeklarowanym przebiegu i tym samym w swojej racie. Także takie samochody, które są po najmie, no nie wiem, czy macie jakby zawsze możliwość sprawdzić, w jakim finansowaniu był taki samochód, ale jak macie, to zwróćcie na to uwagę. No i zobaczcie też, często jak rozmawiamy gdzieś tam ze znajomymi, to jak spytamy, ile tam rocznie przejeżdżasz, to jest to 20-30 tysięcy kilometrów. Tak myślę, jest najczęściej. I teraz pytanie, jak to się dzieje, że każdy jeździ 20-30 tysięcy rocznie, nie wiem, uściślimy, 25, a potem jak ktoś kupuje na przykład 5-letni samochód i widzi przebieg 80 tysięcy, no to to normalne jest. Magia. No raczej jak jeździsz te 30 tysięcy rocznie średnio, a masz 5-6-letni samochód, i ma przejechane 70, oczywiście tak się zdarza. Bardzo generalizuję, ale trzeba tu zawsze jednak spojrzeć przez palce. Teraz pytanie, jak cofa się licznik w nowoczesnym samochodzie? Kiedyś to było dość proste zajęcie, bo można to było zrobić, nie wiem, wiertarką, albo można było po prostu rozebrać licznik i go cofnąć. To oczywiście jak ktoś miał mechanika, który miał pojęcie, chciało mu się to sprawdzić, to w jakiś tam sposób mógł dojść do tego, że ktoś tutaj grzebał. Dzisiaj robi się to komputerowo. I teraz, przede wszystkim jeśli ktoś, czy właściciel samochodu, czy nie wiem, komis, chce przekręcić licznik, to albo może to zrobić słabo, albo może to zrobić drogo. Dlaczego drogo? Bo musi mieć w głowie, że dzisiaj musi oszukać nie tylko klienta, który przyszedł, ale na przykład diagnostę, czy chociażby mechanika, do którego może się udać klient, aby sprawdzić samochód, którym jest zainteresowany. W ogóle, jeśli ktoś za bardzo się nie przyłożył, po prostu cofnął licznik i tyle, nic nie sprawdził, to możemy go złapać na tym, chociażby sprawdzając historię serwisową. Bo na przykład, jeśli samochód ma przejechane 120 tysięcy, a z papierów wynika, że ostatnia wymiana oleju była przy przebiegu 150 tysięcy, no to trochę ząk. Tak samo pewne usterki pozostawiają ślad. I podłączając komputer, możemy czasem zobaczyć, że na przykład przy przebiegu 155 tysięcy coś tam się zepsuło, nie wiem, coś było ze skrzynią. No a samochód ma 120, więc żeby to wszystko wyczyścić, żeby się do tego przyłożyć, to po prostu będzie kosztowało. Mówię oczywiście tak ogólnie, bardzo ogólnie, generalizuję i skracam, ale mówię to po to, abyście mieli świadomość, że czasem w bardzo prosty sposób można takie rzeczy sprawdzić. Pamiętać natomiast należy, że takie rzeczy kosztują, szczególnie jak, nie wiem, chcecie obejrzeć 5-6 samochodów i z każdym mielibyście jechać do mechanika i każdemu zapłacić za to samo, no to jeśli taka, powiedzmy, jedna usługa diagnostyczna kosztuje 200-300 zł, różnie, no to pomnóżcie to razy 6. I w tym momencie znowu odsyłam Was właśnie do Car Verticala, który zrobił to już za Was. Bo w bardzo wielu przypadkach, zamawiając raport, takie rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, będziecie mogli sprawdzić po pierwsze w ogóle nie wychodząc z domu, po drugie dużo taniej, no i szybciej. Szczególnie, że będziecie mogli to zrobić także w odniesieniu do aut, które są na przykład 500 km od Was. Więc bardzo fajna rzecz. I znowu polecam. I na koniec jeszcze jeden aspekt dotyczący krajów, czy w zasadzie samochodów, z jakich krajów musicie się na przykład wystrzegać, a gdzie możecie być w miarę pewni, że wszystko powinno być ok. No i na początek, gdzie jest najlepiej? Z raportów udostępnionych przez Car Verticala wynika, że w Belgii. 9% samochodów pochodzących z tego kraju spotkało się z problemem przekręconego licznika. Troszkę gorzej, ale nadal bardzo dobrze jest również we Francji i w Finlandii. Gdzie jest natomiast najgorzej? Na trzecim miejscu Estonia, ponad 18%. Na drugim Rumunia, ponad 19%. I na trzecim Łotwa, ponad 23% wykrytych przypadków. Także tam uważajcie. I już naprawdę na koniec ostatnia rzecz. Ja mam nie tylko jakichś znajomych, którzy szukają samochodów, ale też znajomych, którzy takie samochody sprzedają. Którzy mają po prostu komis. I jako ciekawostkę muszę powiedzieć Wam, że coraz częściej widzę, że nawet profesjonalny sprzedawca potrafi skorzystać z takiego serwisu, jak chociażby Car Vertical, żeby samemu siebie ochronić przed kupnem samochodu, który
nie wiem, nie tylko miał przekręcony licznik, dużo różnych rzeczy mogło się przy nim dziać, oczywiście nie samych, i przed problemem sprzedaży dalej takiego samochodu, czy po prostu naprawianiem go, więc fajne jest dzisiaj to, że nie tylko klient, taki jak na przykład ja, który poszedłby do komisu kupić używany samochód, ale też sam komis sprawdza sobie w takim serwisie jak Car Vertical, co potencjalnie nabywa. I myślę, że zdecydowanie rozwój takich portali, takich firm jest na rękę nam wszystkim i bardzo fajnie, że coś takiego po prostu powstało. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że klikając w link, który macie w opisie, dostaniecie 10% zniżki podczas zamawiania raportu Car Vertical. Także po pierwsze plus dla Was, plus dla mnie, bo wspieracie mój kanał, abym mógł go po prostu dalej rozwijać. No i każdy jest zadowolony. Może oprócz tego nieuczciwego sprzedawcy, którego możecie nakryć na czymś bardzo niefajnym. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Niedługo film o moim właśnie nowym, używanym samochodzie. Także nie przegapcie. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć!